Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale Farming Simulator 22 się kłania. Ja również i mapa Osina również się kłania. Piękny pomniczek z przodu, jak widzimy. Osinka, piękna mapa, piękny powrót, piękne chwile spędzone tutaj na serii po sąsiedzku, bez sąsiedzi. Generalnie pozdrowienia oczywiście dla autora, dla Ditka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, bardzo serdecznie do chłopaków zapraszam, trzymajmy kciuki, że tutaj Ditek tą mapę przerobi do nowego farminga, ją wyda. Tutaj pozdrawiam oczywiście autorów konwertu, dzięki którym mogę sobie tutaj dzisiaj dla was nagrać właśnie ten taki ala zimowy odcineczek. Oczywiście pozdrawiam dla Claysona, dla Wertuska i dla Michała 6920. Do wszystkich chłopaków macie linki w opisie. Mam nadzieję, że nie zapomnę dodać, bo mówię wszystko na szybkości, już przed świętami sami to nagrywam. Chcę jak najszybciej, aby wiecie, to też dla was wysłał, żebyście nie mieli żadnej przerwy, bo wiem, że teraz macie zdalne, jeszcze ktoś tam siedzicie w domu, więc żebyście coś po prostu mieli. Sorry za dźwięki, po prostu dźwięki się troszeczkę zbugowały, bo ja zacząłem swoich magii używać i niestety w nowym farmingu wystawianie godzin nie działa tak dobrze, jak się myśli. Taka burza troszeczkę ala śnieżno-wiosenna, już można powiedzieć, powoli wszystko puszcza. Ostatnie takie odśnieżania, także jak już brzmi, to już naprawdę jest jest dobrze. No mówię, tutaj naprawdę już widziałem, wiele ludzi przerabia Osinę i chyba Osina to taka jedna z najładniejszych map, która jest, że tak powiem, do przerabiania, bo naprawdę świetnie ona wygląda i w kolejnym farmingu, tak można śmiało powiedzieć. Dlatego też, kurczę, tutaj naprawdę czekam na mapkę jak najbardziej od Ditka. Fajnie jakby kiedyś coś tam się jeszcze udało na tej mapce tutaj ogarnąć i nie wiem, na przykład ją jeszcze rozbudować. Także możecie sobie wpaść, zobaczyć, co tam chłopaki sobie działają. My sobie dzisiaj polecimy, troszeczkę odśnieżymy jeszcze. Już nie chciałem robić śnieżycy właśnie, chciałem, żeby było ładne, fajne słońce, żeby to dosyć dobrze już wyglądało, bo ogólnie tak, wszystko na święta mamy ponagrywane. Ja wiecie co, obiecałem, że do chłopaków tutaj na skup zajadę i im troszeczkę podśnieżam. Ogólnie fajny naprawdę te pugi porobił farming. Z tego jestem mega zadowolony, że tyle tych pugów jest. Tutaj dzisiaj wzięliśmy sobie agromasza. Generalnie bardzo serdecznie już zapraszam na wszystkie zimowe odcineczki, bo jeżeli dobrze myślę, to ten odcineczek wychodzi na piąteczek. Nie, przepraszam, dzisiaj mamy środeczkę, to wychodzi na czwarteczkę. Także tutaj będzie to ostatni odcinek przed świętami. Bardzo serdecznie już was zapraszam na jutrzejszy wigilijny odcinek od zera, takie świąteczne wydanie, że tak powiem. No nie spodziewaliśmy się, co tam doszło, to będziecie sami w szoku, co się wydarzyło w ogóle na tym odcinku. Ale z takich najfajniejszych spraw, no to jest to, że będzie intro. Także chciałem specjalnie dla was tak tutaj na tą piękną, piękne świąteczne wydanie chciałem dla was, aby to intro powstało i się udało, więc akurat z tego bardzo, ale to bardzo się właśnie cieszę. Dobra, ja sobie to tak gdzieś wypchnę, bo to musimy później z tamtej strony to przerzucić, żeby to dobrze wyglądało. Odwróćmy się w drugą stronę i chłopakom tutaj naprawdę odśnieżmy porządnie, bo to wiecie, też i skupy u nich czynnie działają, to wszystko, więc przydałoby się, żeby chłopaki mieli tutaj odśnieżone, a że dobrze z nimi całe życie żeśmy współpracowali, to myślę, że akurat z tym większego problemu nie będzie. Także no mówię, już mamy ponagrywane, wszystko powrzucane, także zapraszam was jak najbardziej właśnie na to wydanie świąteczne. Następne dnie też już mam ponagrywane. Tutaj a propos właśnie, to taka sprostowanie może, nie wiem, jakoś tego nie zauważyłem, dopiero jak robiłem miniaturkę na odcinku z odśnieżania, pierwszy dzień świąt mówiłem, że nic nie daje piaskarka i tutaj z góry chciałem się już poprawić, bo mówię, dopiero zauważyłem to podczas robienia miniaturki, gdy piaskarkę włączyłem i zobaczyłem, że ten śnieg działa. Mówiłem, że piaskarka nic nie robi, ona faktycznie gdzieś tam tą najmniejszą fazę tego śniegu zgarnia, czyli tak jak, że tak powiem, chciałem, więc tutaj z góry przepraszam i taka mała już poprawka, sprostowanie, że tak powiem, na właśnie tamten odcinek. Dobra, wiecie co, tutaj jakoś iść, mamy asfalt, mamy to wszystko z tyłu, mam właśnie ten wspaniały łodkurzacz do śniegu, to dobrze by było sobie z niego skorzystać i zobaczmy, jak to będzie wyżrzało. Tak, ja nim mogę sobie oczywiście sterować. Powinno to dość dobrze wyglądać, ogólnie naprawdę bardzo fajnie się spisuje, bo już sobie żeśmy go testowali. Zobaczmy sobie sami. Ten śnieg nam zgarnie, tak, przerzucę nam gdzieś go w
inne miejsce, tam gdzie tylko chcemy. Czym wyżej go weźmiemy, tym lepiej to po prostu nam go rozrzuci. Ale tutaj, no mówię, tak mega mi się Micha cieszyła, jak chłopaki napisali, że mają dla mnie naprawdę fajny prezencik. I tutaj, kurczę, no ta osinka naprawdę, to są piękne wspomnienia, bo to był taki inny sezon po sąsiedzku, w którym naprawdę żeśmy sobie tak porządnie, ale to porządnie, kurczę, pograli, jak sami dobrze pamiętacie. I nie ukrywam, że wydaje mi się, że gdzieś tam kiedyś tutaj wrócimy jeszcze, to nie jest uniknione, że wiecie, że to koniec i tutaj urodzina nigdy się nie pojawi. Więc myślę, że coś tam na pewno teraz, gdy tych map jest tak naprawdę mało, to będzie fajna sprawa, żeby sobie na taką osinkę właśnie wrócić. Kurde, zastanawiam się, czy... O, dobra, działa mi to, bo wczoraj mi nie działało i się już nie bawiłem, że tak powiem, w to. Ale wszystko jest jak najbardziej w porządku. Dobra, to trochę bardziej mocniejszmy. Tak szczerze, wjazdy chłopaki mają dopiero tutaj. Poczekajcie, jak ja bym sobie tutaj wziął, to mogę jakoś w dół, nie. Dobra. O, teraz to coś takiego. Nie potrzebnie, żeby się tak nastarałem, kurde, na dziot. O. Dobra, dygnę, kurde. Powinno być wszystko w porządku, bo wogi będą dzwonić na flaszkę, pewnie później przejdzie, jaką wigilię ze zrobić. To pewnie tak się zrobi ogółem całe te. Także ogólnie, no, projekt święta, jak co roku, no dość sporo roboty. Nie ukrywam, ale żeśmy trochę musieli podziałać, poogarniać. Tu już ja ostatnie dnie chyba najbardziej najwytrwalszy zostałem, bo chłopaki sobie poodpuszczali już troszeczkę wcześniej. Ja jeszcze tutaj powiedziałem, że no kurde, chcę coś dla was nagrać, żebyście po prostu tutaj mieli. I jeszcze dzisiaj, teraz już typowo zaraz jadę na ostatnie takie, wiecie, zakupy przed świętami, siadamy i wszystko robimy, bo dzisiaj mamy już środy, także dwa dni do Wigilii zostały tylko. Więc trzeba się powoli brać za robotę, jeszcze wiecie, jakieś tam ostatnie prezenty, nie prezenty, to wszystko. I ogień, dobra, czekajcie, bo tutaj jak dobrze pamiętam, to znak był po mojej lewicy, musi być, tak jest. Osina wielka, pod każdym względem. Terytorialnie może nie jakaś największa z map, ale pod tym, co zrobiła dla nas w poprzednich farmingach, to naprawdę... konkret, tutaj jak widzimy, chłopaki naprawdę fajnie się postarali to wszystko przełożyć do tego nowego farminga. Jakoś wiele czasu im to nie zajęło ogólnie, chyba teraz z tego, co gdzieś tam widziałem, to że ten nowy Gians, bo jeżeli jeszcze ktoś nie wie, to wczoraj wyszedł nowy Gians, kolejny, 9.2, coś tam, bo poprzedni był problem z terenem, z tym wszystkim. I chyba coś tam widziałem, że niby budynki teraz już troszeczkę lepiej, że już przyjmuje to budynki, które mają kilka tekstur, a nie jedną, tak jak to było wcześniej. Dlatego też prawdopodobnie będzie to wszystko działało, będą poprzednie budynki działały i mapy z poprzednich farmingów, także obstawiam, że to jest teraz tylko i wyłącznie kwestia czasu, gdzie czekamy sobie na mapy i lecimy z seriami, tak? Jeżeli faktycznie uda się, to przekładamy, oczywiście po sąsiedzku przekładamy inne serię, no bo tu nie ma sensu bawić się w 19 takie coś, jeżeli możemy z nową fizyką tak sobie pograć. A tutaj powiem wam, że ja naprawdę przyzwyczaiłem się już bardzo i strasznie mi się podoba w nowym farmingu. Mimo że jest jeszcze kilka tych niedociągnięć, coś w tym stylu, ale to i tak naprawdę sobie bardzo fajnie to działa. Dobra, sobie cykmy, tak ładnie to sobie pojedziemy, oczywiście, że my pewnie gdzieś tam starzy widzowie pamiętają, jak tutaj żeśmy sobie zachrzaniali, nawet nie i tacy starzy, bo wprawdzie ile, no to już rok mamy na woli, ponad, już mamy rok tam po sąsiedzku, no to z półtora roku temu myślę, że takie odcineczki wychodziły właśnie z odśnieżania, z czegoś podobnego, bo żeśmy sobie tutaj dość często właśnie tą drogę odśnieżali. No ale to takie mówię, szczerze już bym nie musiał odśnieżać, bo teraz jak jeszcze ta burza przyjdzie i deszczyk trochę popadą, to już ten śnieg do końca roztopi. Bo tu to już jakiś tam maj jest. A że o świta śniegu nie było, to na Wielkanoc se postanowił przyjść. Ale ogólnie jeszcze na pewno będę chciał gdzieś nagrać odcinek dla was, bo ostatni nagrałem nocny. Nie wiem jak się przyjmie, bo kurde, nawet nie wiem na kiedy on jest. Gdzieś wy go macie po świętach. Jak ja dobrze kminię. Tak mi się coś zdaje. Tak, tak, wy będziecie mieli fajny odcinek, na który bardzo serdecznie zapraszam właśnie po świętach.
bo postanowiłem dla was coś innego sobie tam właśnie ponagrywać. Naprawdę było spoko. I właśnie na Ocera sobie tam wymyśliłem, że sobie taki nocny odcinek zrobimy. Naprawdę byłem mega, mega zadowolony z tego. Tutaj właśnie jeszcze możecie zauważyć piękne naświetlenie w ogóle, takie całkiem inne. Dopiero na Ocera do Farmera. Dobra, mój rejon gdzieś mniej więcej kończy się. Kończy się tam przy skrzyżowaniu, więc zaraz sobie zawijamy i zawracamy. Możecie zauważyć piękne naświetlenie. Tutaj wszelkie i wielkie podziękowania dla Czarnego, który nam podesłał. Powiem wam, że naprawdę na Ocera to zrobi furorę. Jak za kilka dni zobaczycie, niestety te Ocera, które nagrywaliśmy, no nie było jeszcze tego oświetlenia. Dopiero po świętach filmy zaczną się pojawiać z tym oświetleniem, ale wygląda ono no przekozacko. Teraz już Farming ten nowy nadrobił jeszcze lepiej moim zdaniem niż właśnie ten poprzedni. Dobra, czekajcie, my sobie tak, wiecie, tutaj wyjedziemy do tej skarpy. Ale nie no, John Deere tutaj moim zdaniem do odśnieżania naprawdę fajną robotkę tutaj robi. Dobra, żeby nie było, że taki synku sobie zostawiłem. Swoje pięknie odśnieżyłem, chłopakom tam wyrównałem co powinienem. No i dobra, miejmy nadzieję, że tutaj już sobie naprawdę szybko polecimy, bo musimy tylko odgarnąć drugą stronę drogi. Także tutaj podziękowania i pozdrowienia dla Czarnego oczywiście, do niego też zapraszam na fanpage'a, tam będziecie mogli sobie popatrzeć, bo myślę, że Czarny ma tam już jakieś zdjęcia podstawiane, bo mówię, ja ostatnie dwa dni to tak bardziej skupiałem się na tym, żeby szybko wszystko ponagrać, wiecie, robienie miniaturek na zaś to jest kilka godzin, tak jak u mnie, bo zawsze z tymi miniaturkami chwila czasu wchodzi. I jak ja miałem kilkanaście odcinków do przodu, bo około 8-7, to wiecie, jak ja usiadłem i zacząłem robić te wszystkie miniaturki, trzeba wejść, przyszykować sobie, wiecie, maszyny ustawić, a tam ma sposób, że od razu robi te miniaturki, a mi się jakoś tak nigdy zbytnio nie chce. I kurde, no troszeczkę lepiej na tym wyszedł. Ale ja zawsze, wiecie, lubię te miniaturki tak dopieścić, posiedzieć na spokojnie, bo często jak nagrywaliśmy teraz, to wiecie, no trzeba byłoby robić tą miniaturkę na szybkiego z racji tego, że my kończyliśmy jeden odcinek, chcieliśmy nagrywać do drugiego, żeby wiecie, mieć tych odcinków naprawdę, naprawdę na zaś. Generalnie no u nas widok za oknem dość ciekawy, fajna pogoda, bo na minusie cały czas, więc tylko liczyć teraz na troszeczkę śniegu, żeby naprawdę te święta były tak zwane białe, bo jest tam po minus 8, odczuwalny minus tam 13, więc no są naprawdę dość ciekawie. Akurat jak siedziałem w domu, to temperatury były fajne, jak dzisiaj trzeba jechać na miasto, ogarniać te wszystkie rzeczy, tak kurde pogoda się zepsuła, no ale nie możemy narzekać, trzeba się cieszyć, że ta zima jakaś tam u nas w końcu jest. Myślę, że tu gdzieś tam nie będę was długo zamęczał tym kolejnym odcinkiem z odśnieżania, choć mówię, no teraz fajnie, bo wiecie, jest klimat, tak, są te święta, to te odcinki z odśnieżania nagrywa się, można powiedzieć, że najlepiej. Kurde, ja teraz tak myślę, czy ja jestem w stanie, o właśnie, tutaj ten śnieg wyrzucić, bo już za dużo mi się go pchało i ja bym ogólnie sobie dość szybciej o wiele pojechał, gdybym ja tego śniegu z przodu nie miał. O właśnie, no i o to chodziło. Tutaj, żeby ta tylko jak najmniejsza warstwa. O Bożeż Maria, mi się tutaj ręki przestraszyły. Ale grzmoty idą mnie, to było śmieszne. Chyba w Ameryce chyba tak mi się coś ogółem zdaje. Tu jeśli chodzi, czy będzie jakaś streamka, myślę, że gdzieś tam może jakieś sobie pojedyncze odcineczki i nagramy, bo mówię, do serii z lasu to chyba gdzieś sobie teraz, jeżeli tak będzie, to którąś z map na pewno wykorzystamy, bo najważniejsze poprawili to noszenie, także my tutaj myślę, że las to tam na spokojnie. Jeśli chodzi o kolejne kolejne serie, to już te mapy też tam gdzieś w miarę coś mamy wybrane, więc myślę, że na razie póki co to osinka, jeżeli będzie miała się pojawić, to będzie pojawiała się właśnie gdzieś do jakichś pojedynczych odcineczków, taki wiecie sobie na ludzie, do tego też mam serię z Let's Play. Tam jeszcze kilka odcinków przecież zrobię, bo mówię, no, nabudowałem się nim osiernie, a znów ta seria po prostu stoi, bo widzę, że no nie ma, powiem tak, w nowym farmingu nie ma co robić rzeczy na przymus, zauważyłem. Widzę tam na YouTubie ludzie, kurde, próbują drutować jakieś polskie mody, to wszystko. Ja też raz próbowałem i powiem wam, że to nie jest jakimś tam teraz wyznacznikiem tego wszystkiego i w ogóle. Jednak ludzie czekają już na, no po tylu latach na Farminga, na dopracowane rzeczy, na to wszystko. I tak jak mówię, my faktycznie, kurczę, gramy sobie tutaj pięknie na oryginalnych, na Odzera i to robi najlepsze.
wyświetlania, najbardziej gdzieś tam jesteście aktywni w tych seriach niż pod jakimiś tam, wiecie, pojedynczymi odcinkami, byleby po prostu sobie nagrać, więc też cały pierwszy raz zauważyłem, że tak właśnie jest inaczej troszeczkę, bo kiedyś, o kurde, masz 30, masz tam 60, masz jakąś mapę czy cokolwiek, to działało, a teraz to nie gra jakiejś tam większej, kurcze, wiecie, roli. Dobra, tutaj widzę, że jest kostka i nie może być tak... Może być tak nisko, troszeczkę sobie rzucimy. O, bo wiecie, kolizję od tego wszystkiego. Dobra, jedziemy sobie po prostu na podwóreczko. Nie chcę tutaj John Deere'a urwać. Kurwa, bo na spokojnie bym mógł tylko tutaj sobie, wiecie, odśnieżyć fajnie tym właśnie moim pięknym odkurzaczem. O. Nie tak byśmy mogli sobie, kurczę, tutaj pojeździć. O, wszystko pod chałupę, żeby chociaż jak sąsiad przyjdzie, żeby zobaczył, że zima była. Jak zdjęcia będziemy wysyłać ciotce z Ameryki, że u nas zima przyszła. Cygnę kół do góry. Użyłem próbeczki, nie zawadził. Łe! Co to ja tam za kółka, żeby wypchnął? Dobra, cyk na tył. Kurda, nie, naprawdę fajna zabawa. Teraz powiem wam trochę jeszcze przez to ogarnianie tych zim, tego wszystkiego, trochę cheatów naogarniałem. Więc myślę, że teraz, jeżeli tylko będziecie chcieli zimę fajną, będziemy mieli na Ocera, to będziecie to widzieć, bo już teraz ogarniam, jak to wszystko porobić. Więc naprawdę spoko, bo gdyby nie te zimowe, to bym się wtedy, wiecie, pewnie nie ogarniał tych wszystkich rzeczy i to by było tyle. A tak to mam przynajmniej to ogarnięte, wiem co robić, co i jak. Także co mordeczki, bo może być, że jutro nie będziecie mieli czasu, aby obejrzeć odcineczek, na przykład puśćmy ten właśnie specjalny. Także co, ja wam bardzo bym chciał życzyć zdrowych, na pewno, wesołych świąt Bożego Narodzenia w tym takim dziwnym kolejnym roku, który jest tutaj z nami. Ale najważniejsze, żebyśmy go spędzili właśnie w gronie rodzinnym, z bliskimi, żebyśmy się dobrze bawili. Bogatego Mikołaja, to na pewno, bo to jednak krótsze prezenty, większość z was tutaj jest młodsza widownia, więc czekacie na pewno na to wszystko. Także co, jeszcze raz wesołych świąt mordeczki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję chłopakom za podesłanie, pozdrawiam też wszystkich bardzo serdecznie i co, do kolejnych odcineczków. Na spokojnie sobie oglądajcie, kiedy będziecie mieli czas. Po świętach też możecie to zrobić. Ja wam dziękuję, na razie strzała mordy i trzymajcie się. Cześć! A i mordeczki, jakbyście mogli, nie zapomnijcie o głosowaniu, bo to już ostatnia chwila do końca grudnia jest głosowanie na najlepszego youtubera 2021. Także dzięki, na razie, strzała!